autobus czerwony przez ulicę mego miasta mknie. Mija nowe, jasne domy i ogrodów chłodny cień. Na gwiazdkę Jawor zaskoczył nie tylko przecierających oczy ze zdumienia mieszkańców, ale też zawstydził wiele miast polskich podobnej wielkości. Bezpłatna komunikacja miejska stała się faktem. Od 19 grudnia po ulicach Jawora jeżdżą dwa autobusy, na początek na jednej linii. Mieszkam na drugim końcu Jawora. Żeby nie samochód, byłaby tragedia. Będzie pani jeździć nowym autobusem? Będę. Większość ludzi jest jednak starszych. I bardzo często się do przychodni korzysta. W Jaworze potrzebne autobusy, staruszki wychodzą z domu, poślizgnie się, przewróci się, a tak autobus podjedzie, przystanki, na przystanek sobie pójdzie do sklepu, zakupy zrobi, siada do autobusu i jedzie z powrotem i jest zadowolenie. Dzisiaj prezent przywiozłem. Dwa prezenty, autobusy dla wszystkich mieszkańców. Zmieściłeś się w worku? Oczywiście, że tak, rozpakowane, zaraz przyjadą. A że Mikołaj nie rzuca słów na wiatr, jak powiedział, tak się stało. Przez pierwszy rok ze względu na roczny limit 50 tysięcy kilometrów jaworzanie do dyspozycji będą mieli 8 kursów w dni powszednie i po 2 kursy w weekendy i święta. W przyszłorocznym budżecie na bezpłatną miejską komunikację zarezerwowano 400 tysięcy złotych. W takich miastach jak Jawor dzisiaj transport już musi funkcjonować, dlatego że wiele osób nie posiada samochodu. To jest też taki moment na walkę z wykluczeniem społecznym, na obsługę osób niepełnosprawnych, starszych. To jest linia numer 1, na pewno pojawi się linia numer 2, która naszych mieszkańców dowiezie do cmentarza czy do zakładów pracy. Myślimy także o transporcie międzygminnym już w tym końcowym etapie. Nie bez znaczenia jest fakt budowy pod Jaworem fabryki silników Mercedesa, gdzie pracę znaleźć ma 500 osób. Dlatego w planach jest utworzenie linii także w tamtym kierunku. Póki co linia numer 1 skomunikuje dwie skrajne części miasta. Od Starego Jawora przez centrum do wylotu w kierunku Bolkowa. Trema? No taka malutka. W sumie już trochę jeżdżę, także... Ale autobusem po Jaworze pan jeździł? Nie, po Jaworze nie, wcześniej może w PKS-ie, tak trasy na Legnicę, ale tak tutaj po mieście to akurat pierwszy raz. Od dziś poza panem kierowcą swój pierwszy raz w autobusie może mieć każdy chętny na przejażdżkę jaworzanin.